Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Naszym gościem jest wójt gminy Wadowice Górne, Michał Deptuła. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. O ekologii sobie porozmawiamy, ponieważ dużo się dzieje w sektorze gospodarki komunalnej. W Izbiskach, tak, otwarto punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Widziałam zdjęcia, bo otwarcie tak dosłownie kilka dni temu miało miejsce. Tak, w piątek otworzyliśmy go uroczyście, oficjalnie, a od poniedziałku już przyjmujemy pierwszych mieszkańców. Jak działa? Rzeczywiście przywożą odpady? No ten pierwszy dzień, z tego co przekazali pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, rzeczywiście był intensywny. Sporo ludzi e, przywiozło odpady. Myślę, że duża e, część również chciała zobaczyć jak ten nowy obiekt wygląda. Wygląda naprawdę imponująco. W radiu nie widać, więc musimy opisać, zwłaszcza jeżeli mieszkańcy jeszcze nie słyszeli, że takie miejsce nowe jest. No, oczywiście nie widać, ale postaram się szybciutko przedstawić najważniejsze elementy tej inwestycji. Wybudowaliśmy punkt, w którym będzie można oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne, elektrośmieci, gabaryty i inne zgodnie z regulaminem przoku, który jest dostępny i w przoku, i w internecie. Wybudowaliśmy dwie profesjonalne wiaty, w których. Zasadowione zostały kontenery, w których segregujemy odpady, wybudowany został plac manewrowy waga dla śmieciarek, niezbędne odcieki, monitoring, wymagany przepisami prawa, więc stworzyliśmy obiekt godny XXI wieku i dołączyliśmy do tych gmin, które mają zorganizowaną gospodarkę odpadami na najwyższym poziomie. Czyli mamy taką nadzieję, że te śmieci nie będą trafiać do lasów. My też mamy taką nadzieję. Zresztą w naszej gminie już od paru lat prowadzimy akcje ekologiczne organizowane przez szkoły, przez Dom Kultury, zorganizowaliśmy tak zwane waładowickie ekotrendy, podczas których odbywaliśmy szereg warsztatów i paneli, w których edukowaliśmy, jak należy postępować ze śmieciami. Jeśli chodzi o lasy, no właśnie, jest system. ten problem w ogóle jest, w lasy? Ja myślę, że, że w całym kraju, gdzieś on w mniejszym lub większym stopniu występuje, zamontowali. Fotopułapki w lasach i one spowodowały, że w tych miejscach, w których na no, te śmieci regularnie się pojawiały, już tego problemu w takim wymiarze nie mamy, co nie znaczy, że on się nie pojawia, ale zachęcam wszystkich do tego, aby oddawali odpady wyspecjalizowanej firmie wszyscy płacą podatek śmieciowy, tak zwany, więc można z naszych gospodarstw domowych oddawać odpady w formie wystawki, w formie zbiórki selektywnej, zbiórki gabar czy w każdy poniedziałek, miesiąca, w godzinach od 13 do 17 w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Powstał także zbiornik na wodę czystą. Pamiętam, jak Pan był ostatnio u nas, zapowiadał Pan, yy, od kiedy jest już ten zbiornik, i przede wszystkim, jaka jest jego rola. No, rzeczywiście sektor gospodarki komunalnej w naszej gminie został dość mocno rozbudowany, co nie znaczy, że powiedzieliśmy ostatnie słowo. Mamy jeszcze wiele planów, ale rzeczywiście od okresu wakacyjnego tego roku w naszej sieci wodociągowej jest kolejny element, zbiornik na wodę czystą, który ma za zadanie regulować przepływ wody, uzupełniać niedobory, w szczególności w letnim okresie zwiększonego zużycia życia, ale także przeciwdziałać zakłóceniom, gdy wystąpią jakieś awarie na sieci. Mieliśmy już testy tego zbiornika e, awaryjne, zdał egzamin i, i myślę, że świetnie będzie rekompensował pewne ubytki w wodzie podczas awarii. A w, podczas wakacji, no gorąco, gorąco było, prawda? Pewnie baseny sporo mieszkańców miało, były braki wody? No i właśnie w tym roku, po uruchomieniu tego zbiornika, nie mieliśmy takich Problemów, jakie notowaliśmy w latach wcześniejszych. My dużo mówimy w przestrzeni publicznej o zmianach klimatu, o e, niedoborach, deficytach wody, więc samorządy również muszą, e, które zarządzają sieciami wodociągowymi, podejmować inwestycje, które będą łagodzić skutki e, tych zmian, które chyba wszyscy w jakimś mniejszym czy większym zakresie obserwujemy. A czy kolejni mieszkańcy mogą się podłączać do sieci kanalizacyjnej? W tym roku udało się wybudować jakieś kilometry? E, tak, korzystamy intensywnie z środków Polskiego Ładu. Oddaliśmy do użytku razem z przokiem i zbiornikiem w uroczysty sposób 7 km sieci kanalizacyjnej. Trwają jeszcze ostatnie kwestie związane z przyłączem energetycznym niektórych pompowni, ale to jest kwestia kilku tygodni, kiedy mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci kanalizacyjnej i sukcesywnie rozbudowujemy tę sieć. To jest nieodzowne, aczkolwiek niesamowicie kosztochłonne. Chyba podobnie jak drogi, prawda? Mały odcinek, y, ogromne koszty, ile w tym roku y, drogu dało się zbudować, wyremontować. W tym roku zakończyliśmy drugi etap poprawy infrastruktury drogowej w naszej gminie. Oddaliśmy do użytku 14 km dróg w ramach tego drugiego etapu. Łącznie wyremontowaliśmy w ostatnich dwóch latach ponad 25 km dróg, więc w gminie 7,5 tysięcznej jest to wynik dość spory. Myślę, że to widać i mieszkańcy są z tego zadowoleni, przedsiębiorcy. Przyszli inwestorzy, bo jakość dróg gminnych, ale również i powiatowych jest naprawdę bardzo dobra. Widziałam na Facebooku nowe wiadomości, mieszkańcy już komentują. Chodzi o nowe plany inwestycyjne, tak? Bo dostaliście już konkretne środki, ale zanim o tych inwestycjach, to oczywiście są tam pozytywne głosy mieszkańców, ale także pytania, że o wadowicach dolnych jest cisza. E, powiem tak, rozwijamy gminę bardzo równomiernie. W Wadowicach Dolnych parę miesięcy temu oddaliśmy nową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, ale w ramach wniosków do Polskiego Ładu w tym ostatnim naborze złożyliśmy bardzo ważne wielomilionowe zadania w Wadowicach Dolnych, ale o nich szerzej będę mówił, jak już będę miał tą sławetną promesę. Czyli pamiętacie więc, o tych mieszkańcach Pamiętamy bo oni się i na pewno będziemy rozwijać wszystkie miejscowości, w tym Wadowice e, Dolne. Oczywiście no, środków jest dość sporo. My staramy się przygotowywać inwestycje nieprzeskalowane, jakieś pomniki, wizje e, kosztochłonne, e, potężne, tylko realizujemy równomiernie zadania we wszystkich miejscowościach. Dostaliśmy środki Właśnie, na, co możemy dziś ogłosić? Możemy dziś ogłosić wielkie projekty termomodernizacyjne. Mamy w planie e, poddanie termomodernizacji w zasadzie tymi środkami, które otrzymaliśmy wczoraj, i z tymi, które planujemy pozyskać w najbliższym czasie. Chcemy poddać termomodernizacji wszystkie budynki gminne, które mamy w zasobie komunalnym. Te, które jeszcze nie są poddane termomodernizacji. Wybudujemy sieci, wybudujemy instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych, tam gdzie zużycie energii jest dość duże. No i planujemy duże inwestycje w Wadowicki Sport. Mamy E, trzy stadiony, które planujemy zmodernizować, w tym jeden dość kompleksowo, e, bo tutaj trochę e, kulały warunki. To jak się zmienią te warunki na stadionach? Zasadniczo, e, zasadniczo. Trybuny, e, tak, nawierzchnia e, też? No, planujemy przebudować obiekty klubowe, szatniowe, e, doświetlić... E, Trybuny, może jakieś takie zeskalowane do potrzeb, niepotężne, nie ale przygotowujemy dokumentacje techniczne, w których określimy szereg rzeczy, które my w tych obiektach wybudujemy. Planujemy wybudować też coś innowacyjnego na, na skalę no, takich niewielkich gmin: Ściankę wspinaczkową w jednej z hal sportowych, żeby a oferta rekreacyjno-sportowa była bardzo wszechstronna. To kiedy te prace ruszają? W przyszłym roku. W przyszłym roku, w tym roku kończymy wiele zadań, o, o których już tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, a, a na przyszły rok mamy zaplanowane inwestycje już teraz za kilkanaście milionów złotych. Myślę, że przekroczymy, będziemy mówić o kwocie rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Naszym gościem jest wójt gminy Wadowice Górne Michał Deptuła. Jak idą przygotowania do wyborów? Ile będzie tych lokali wyborczych? Bo w takich mniejszych miejscowościach miało być ich nieco więcej. Jak to u was będzie wyglądać? E, tak, zmieniła się ordynacja wyborcza. Intensywnie przygotowujemy się do wyborów, które z punktu widzenia organizacji są stosunkowo trudne, bo, bo jeszcze musimy zorganizować referendum. Tutaj, ale współpracujemy z biurem wyborczym i, i, i moi pracownicy mają doświadczenie w tym zakresie, ale rzeczywiście utworzyliśmy dwie nowe obwodowe komisje wyborcze w Wierzchowinach i Kawęczynie, czyli w miejscowościach, które do tej pory nie miały komisji, musieli mieszkańcy jeździć do innej miejscowości, a teraz będą utworzone na miejscu komisje, więc myślę, że zwiększy to dostępność lokali wyborczych i, i miejmy nadzieję, też frekwencję. Jak wyglądał Międzygminny Dzień Integracji, bo też w temacie kultury dużo się u was dzieje. E, tak, w 10 Zgórsku. września w Zgórsku, to jest w naszej e, sąsiadującej gminie Radomyśl Wielki odbył się Międzygminny Dzień Integracji Rodzin połączony e, z 50-leciem pobytu na parafii z Górsko, księdza prałata Stanisława Niemca, wielkiego człowieka, bardzo zasłużonego, z piękną kartą opozycyjną. Parafia łączy te dwie gminy, bo po połowie jest w gminie Radomyśl Wielki, po połowie w Wadowicach Górnych i postanowiliśmy wspólnie z kolegą burmistrzem, z księdzem proboszczem parafii z Górsko zorganizować się. taki piknik, który zgromadził sporo mieszkańców. Świętowaliśmy i ten jubileusz ale też to, że możemy wspólnie łączyć dwie gminy i ich mieszkańców. Ludzie potrzebują takich spotkań, prawda? integracji, rozmów, to zapytam o plany. Czy już pożegnaliście lato, czy jeszcze będziecie żegnać? no Mieliśmy rzeczywiście imprez w tym roku, dość sporo. Zresztą kładziemy duży nacisk na to, żeby oferta kulturalna była jak najszersza, bo to poprawia jakość życia. Bez dyskusji ludzie oczekują po okresie pandemii też do, dobrej rozrywki i tego, żeby się spotkać. Planów mamy jeszcze sporo już mniejszych wydarzeń, aczkolwiek na przełomie września i października mogę to już zakomunikować. W naszej gminie odbędą się ogólnopolskie zawody, Balonowe, będzie widowiskowo, będzie ciekawie, będzie inaczej, e, więc przygotowujemy się z pasjonatami e, balonów i lotnictwa w tym wydaniu do takiej, myślę, fajnej, dużej imprezy. Ciekawe, co o tej porze widać z lotu ptaka, kiedy patrzymy na Wadowice Górne już po żniwach. No, Wadowice Górne y, o każdej porze roku wyglądają pięknie, a z lotu ptaka no już przepięknie. Bardzo dziękujemy. Wójt gminy Wadowice Górne, Michał Deptua, był naszym porannym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.